Witajcie kochani na kolejnym horoskopie w kolejnym tygodniu. Witam Was serdecznie i oczywiście na samym wstępie cudownie, że jesteście jak zawsze. Dziękuję za Waszą obecność, za to, że jesteście tu aktywni, komentujecie, polubiacie to, co Wam się podoba. To jest dla mnie taki fajny, wymierny kierunek, co dalej robić, co Wam się podoba, co lubicie oglądać. To jest dla mnie bardzo ważne jako twórcy. Dziękuję Wam serdecznie za całą uwagę, Waszą energię tutaj włożoną, zaangażowanie. To jest naprawdę piękne. To mnie motywuje, inspiruje, pobudza mnie do dalszego działania. Dziękuję, 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 kochani. To naprawdę znaczy dla mnie więcej, naprawdę dużo więcej niż Wam się nawet wydaje. Każdy komentarz, każde polubienie, to jest dla mnie cudne. Dziękuję. Oczywiście, jak zawsze, są to czytania ogólne, więc bierzmy, co rezonuje, co nie rezonuje. Zostawmy dla tych osób, które mają to usłyszeć, jest dla nich to ważne na dany moment. Pamiętajcie, kochani, że w czasie premiery, w tym tygodniu premierowym, jest to horoskop na ten czas, na ten tydzień, ale kiedy ja zdejmuję już daty z tych horoskopów, one stają się bezterminowe, po to, żebyście mogli częściej korzystać z tych informacji, które tam są przekazane. I wierzę głęboko, że wyższa jaźń każdego z nas tak nas prowadzi, że jeżeli przyciągnie Ciebie tytuł czy też okładka i poczujesz rezoning z danym materiałem, zanim go jeszcze widzisz, to jest ważne dla Ciebie i coś tam jest dla Ciebie istotnego, żeby to usłyszeć i na dany moment może to jest jakaś rada, podpowiedź, może jakaś kwestia, gdzie masz jakieś rozterki, obejrzysz, coś Ci się może wtedy rozjaśni, więc warto zaglądać. No i oczywiście możecie buszować śmiało po kanale dowolnie, bo w otwarty sposób nagrywam, więc możesz z kosmogramu tutaj poszukiwać informacji ze słonecznego swojego znaku, księżyca, ascendentu, co często bardziej rezonuje niż właśnie samo słoneczko, ale oczywiście z każdej innej planety. Jest to otwarte, więc śmiało i dobrowolnie możecie tu buszować. Oczywiście zapraszam na nowy kanał Tarot i Oracle, gdzie dużo różnych fajnych rzeczy się dzieje. Karty możecie pooglądać, w piątki mamy zawsze odcinek na temat nauki tarota, przeróżności, tam Wam będę wrzucać kolejne tematy, także kto ma ochotę, zapraszam. A dzisiaj, kochani, zobaczmy już, co to w tym tygodniu dla nas. Witam wszystkie osoby spod znaku barana w czytaniu na obecny czas. Witajcie, kochani, wyższa jaźń, bardzo proszę o informacje dla baranka w tym czasie. Baran, baran, co dla barana w tym czasie? Najpierw oczywiście zajmiemy się obszarem prywatnym, relacje, związki, miłość, co tutaj u barana w tym czasie się szykuje. Wyższa jaźń, bardzo proszę. Ok, mamy cesarza, pojawia nam się karta gwiazdy i jeszcze mamy rydwan tutaj, czyli działo się będzie sporo, kochani. Jako rada do obu obszarów pojawia nam się rycerz mieczy. Ok, zobaczmy w takim razie obszar zawodowy, urzędowy, finanse, kwestie zewnętrzne, że tak powiem. Mamy kartę sprawiedliwości, siedem kielichów. Ok. I królowa kielichów. Ok. Pamiętajcie, kochani, że to jest karta rada do obu obszarów. Tu jest karta rada do prywatnych spraw, a tu mamy kartę radę do tych spraw poza prywatnymi, prawda? No dobrze. Może zacznijmy jeszcze od energii runy dla baranów na ten czas. Jaka runa? Jeszcze jaśni, bardzo proszę. O! Runa Kenas. No, w ogóle mnie ta runa, ta energia nie dziwi, biorąc pod uwagę, że zaczynamy od takiej ognistej energii barana tutaj. Dlatego dopytajmy. Cesarz, na samym wstępie. Na samym wstępie. Co tu jeszcze? Dwójeczka pentakli. Możesz mieć tu poczucie w tym tygodniu, w tym czasie, że dużo się dzieje i trzeba się wieloma sprawami zająć i jak to w ogóle połapać i jak to ogarnąć, prawda?
jak sobie z tym poradzić. No wiadomo, energia baranka jest impulsywna, prawda? I będzie się tu chciało rzucić we wszystko i naraz. Natomiast mam takie poczucie, że to nie będzie dobry ruch, kochane baranki, że tutaj w tym czasie trzeba by priorytety sobie poukładać, czyli to, co ważne, co ważniejsze na początek, co mniej ważne gdzieś tam na koniec, dlatego że czuję, że tu będzie dużo rzeczy przychodziło i może być takie poczucie przeciążenia momentami, a przynajmniej utraty równowagi na chwilę, prawda? Natomiast karta gwiazda pokazuje, że jakiś trudny czas w twoich sprawach prywatnych możliwym jest, aby się w tym czasie teraz zakończył. Natomiast oczywiście, że tutaj trzeba się zaangażować, żeby to mogło się zakończyć, bo mamy kartę rydwanu, który nam pokazuje potrzebę działania, potrzebę aktywności. Możliwe, że tu będzie trzeba się gdzieś przemieścić, ale rydwan może też pokazywać ważne dyskusje, negocjacje, gdzie są dwie różne strony i nie mogą się pogodzić, prawda? Tym bardziej, że bok mamy sprawiedliwość. I też są tutaj dwie te ważki, jak to się nazywa. I pokazuje to, że to powinno być w równowadze. No dobra, dopytajmy dalej. Karta gwiazda. Rycerz pentakli. Zobacz, już dwójka pentakli plus rycerz pentakli. Pokazuje nam to, że tutaj trzeba spokojnie, metodycznie, praktycznie, wręcz pragmatycznie do tego podejść. Na spokojnie, bez popędzania. Jeżeli tu ktoś leczy się też w jakimś temacie, czy to fizycznie, czy jakkolwiek inaczej, daj sobie też czas. Pozwól sobie, żeby to trwało tyle, ile ma trwać, czyli żadnego popędzania, bo czuję, że tutaj impulsywnie chcesz zakończyć, iść dalej, prawda? A tutaj czuję, że to trzeba dać temu więcej czasu, żeby to mogło w naturalny sposób się uzdrawiać, cokolwiek by to nie było. Zobaczcie, mamy asa kielichów i kartę rydwanu. Tutaj widać, że jakieś kwestie dotyczą miłości własnej, takiego samozadbania o siebie, ale także czuję, że albo ktoś z was jest za granicą, albo przynajmniej nie u siebie i tęskni do tego swojego miejsca, takiego miejsca, gdzie czujesz się u siebie, prawda? Czyli to może być oczywiście miejsce rodzinne, ale nie musi być. To jest gdzieś, gdzie czujesz, że było ci dobrze. Czujesz, że ktoś za tym bardzo tęskni. Może właśnie za granicą, prawda? Może masz swoją osobę za granicą i albo daleko przynajmniej od siebie mieszkacie i też jest ta tęsknota, bo się nie widujecie za dużo. Tak, dobra, co tu innego jeszcze czuję? Trzeba będzie wziąć sprawy w swoje ręce w prywatnych kwestiach, bo będą jakieś rzeczy do załatwienia, zrobienia. I tu czuję, że sprawy prywatne łączą się albo też mieszają ze sprawami poza prywatnymi. Mamy kartę sprawiedliwości i sześć kielichów, czyli dla kogoś tutaj są jakieś sprawy sądowe albo urzędowe związane z dziećmi albo związane z czymś, co może dotyczyć dzieci, może z twoim dzieciństwem też, ale może tu dotyczyć to jakiegoś związku, z którego były dzieci na przykład, prawda? I tu jest potrzeba odnalezienia właśnie tej równowagi w dogadaniu się. Ta komunikacja, żeby była przeprowadzona w sposób zrównoważony i harmonijny. Natomiast widać, że tutaj tego nie ma, bo jest nerwówka, jest takie rwane, prawda? Jest chęć kontroli,
takie przepychanki, bym powiedziała, może nie otwarcie, ale gdzieś tam są one wyczuwalne tutaj. Runa Kenas. Ona pokazuje, kochani, ta energia tej runy, że tutaj coś albo ktoś działa z ogromnym rozmachem. Ktoś tutaj pędzi dosłownie, żeby coś zrobić. Zobaczcie to tak jak ten rycerz z tym mieczem, prawda? Więc inna kwestia tutaj na ten czas, baranku, może ktoś przyjść do ciebie albo napisać, odezwać się, czy też osobiście przyjść, pojawić się i chcieć coś tobie powiedzieć albo coś od ciebie usłyszeć. I te słowa, które tutaj przychodzą do ciebie, mogą być dla ciebie bardzo znaczne i transformujące wręcz, bo dzięki temu dociera do ciebie jakaś prawda, może na temat twojego życia wcześniejszego, może właśnie też dzieciństwa, albo któregoś z rodziców, albo obojga rodziców, albo tego, co się wydarzyło u ciebie w trakcie twojego dzieciństwa. Takie dziwne rzeczy tutaj czuję, specyficzne, bo to na swój sposób nie dotyczy tego tygodnia, ale jednak pojawia się w tym tygodniu, prawda? Dobra, 7 kielichów. Zobaczymy, co tu dalej dla baranków. As mieczy. Tak, tu będzie trzeba podjąć decyzję, która będzie trudna. Od razu mówię, bo 7 kielichów to jest energia, kiedy widzimy, że jest dużo do wyboru i wszystko wydaje nam się piękne, wszystko nam się wydaje wyjątkowe. Czyli nie potrafimy wybrać jednego, prawda? Bo chcielibyśmy wszystko. Chcielibyśmy móc doświadczyć tego wszystkiego, a nie wybierać tylko jedną rzecz. Może tutaj być dla kogoś kwestia poszukiwania jakiegoś miejsca, może na wakacje, może na urlop, może szukasz nowego miejsca dla siebie jako pracy, prawda? Może jeśli chodzi o karierę, może tutaj szukasz czegoś innego dla siebie i wiesz, że jest dużo możliwości, ale jakby jeszcze nie potrafisz wskazać palcem, co by to miało być, prawda? Na razie wiesz, że gdzieś ci ciągnie, że gdzieś chcesz pędzić, prawda? Ale jeszcze jakby nie masz pewności, gdzie i po co. Ciekawe. Ciekawa bardzo energia. Ok. I tu na końcu mamy Królową Kielichów i 9 Pentakli nam się pokazuje. Piękna energia. Energia mówiąca o potrzebie zdystansowania się do tego, co przychodzi i dostrzeżenia tego, co piękne wokół ciebie. Tego, co udało ci się zrobić, zdobyć. Docenienie tego, prawda? To jest ważne, żeby to wszystko docenić. Ja tutaj czuję, że jeżeli tu są takie baranki, które siebie bardzo dociskają jakby ambicjonalnie, stawiają przed sobą bardzo wysokie poprzeczki, poziomy. Trzeba by tobie troszeczkę tutaj zluzować, bo widzę, że to jest wyśrubowane i też niepotrzebne, bo tak naprawdę po co? Po co tak się napinać? Po co tak szaleć? Po co tak... No nie wiem, jak to nazwać, ale jeżeli, kochani, jeżeli to jest u ciebie, jeżeli ty wiesz, o czym ja mówię, to ty wiesz, co ja mam na myśli, prawda? I tu zadaj sobie pytanie, dlaczego ja to sobie robię, bo to nic dobrego nie jest, żeby w ten sposób się dosłownie jak batem cały czas, żeby do przodu, żeby więcej, żeby lepiej. Po co? Czy nie lepiej działać w taki zrównoważony sposób i te sukcesy malutkie, średnie, regularnie tam, prawda, zaliczać, że tak powiem, po drodze, ale bez tej presji szalonej, bez tego przyciskania siebie, bo jeżeli siebie ciśniesz w ten sposób, to też całe otoczenie czuje ten docisk też.
I to wpływa bardzo niekorzystnie na każdą relację, którą masz. To czuję na pewno. Dobra, wyjmijmy sobie dalsze karty. Ok. Weźmiemy sobie może 6. 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Dobra. Co tutaj nam te karty powiedzą? Tutaj ewidentnie jest pokazane, że ktoś albo coś zakończa się w twoim życiu. Albo w sprawach zawodowych. Ja czuję, że to jest ogólnie, więc położę nam to na środku. Bo dla jednych baranków to będzie w kwestiach prywatnych. Może jakaś relacja się kończy, prawda? Może jakiś związek także. W każdym razie coś się kończy w tych sprawach prywatnych. Możliwe, że zdecydowanie coś zakończysz po tych informacjach, które tu przyjdą do ciebie. Albo, jeszcze jedna rzecz, może postanowisz zakończyć ten etap, na przykład związku, żeby wyruszyć w nowy, prawda? Inny, wyższy może, na innych zasadach. Dobra, idźmy dalej. O, zobaczcie, to jest dokładnie to, co czułam. Ktoś tutaj szuka wakacji, ktoś tutaj potrzebuje odpoczynku, urlopu. Tutaj czuję jak najbardziej w sprawach zawodowych. Może faktycznie ktoś ma urlop w tym czasie, kiedy ogląda, czy to w czasie premiery, czy to później, jak już te horoskopy są bezterminowe. Widać, że potrzebujesz odpoczynku, potrzebujesz wyciszenia i to także tu w prywatnych sprawach jest widoczne. No dobra, idźmy dalej. Tutaj zobaczcie, przepiękna karta, która pokazuje, że jakiś skarb, jakiś dar do ciebie idzie, baranku, i to może być cokolwiek. Ja tu czuję, że te informacje, to coś, zobaczcie, ten rycerz mieczy tu z czymś pędzi. On pędzi z mieczem, to znaczy, że pędzi z jakąś informacją, z jakąś wiadomością. Coś chce tobie przekazać, prawda? Możliwe, że to jest... Mamy asa kielichów. Możliwe, że to jest oferta miłości dla kogoś. Możliwe, że to jest chęć pojednania, zjednoczenia z kimś. Czyli może ktoś tutaj chciałby zostawić to, co było i po prostu... rozpocząć na nowo tą relację waszą inaczej teraz, prawda? Na innych zasadach, właśnie to, co przedtem powiedziałam. Dobra, idźmy dalej. Mamy tutaj kartę, która pokazuje dwulicowego przyjaciela. No właśnie, tutaj to czuję. Czuję, że w pracy albo na zewnątrz, bo to nie jest ktoś... To nie są prywatne sprawy. To jest ktoś albo w pracy, albo gdzieś urzędy. Ktoś nie do końca jest ci przychylny. Ktoś jest dwulicowy. Tak. Uważaj, zwróć uwagę, odnajdź jakby tą osobę, która udaje twojego przyjaciela, a tym przyjacielem nie jest. I uważaj, co mówisz, żeby nie mówić za dużo do tej osoby, bo ona to wykorzystuje albo wykorzysta przeciwko tobie. Dobra, idźmy dalej. Tak, popatrzcie, mamy kolejną kartę, która mówi o tym, że jakieś wiadomości, informacja, list, może jakaś przesyłka, coś tu do ciebie idzie, baranku. To jest to, co czuję od samego początku właśnie. I kolejna... Zobaczcie, jakaś tutaj niezgoda pomiędzy przyjaciółmi albo w obrębie rodziny. Ale ja to czuję tutaj, w sprawach właśnie zawodowych, urzędowych. Weźmy jeszcze jedną kartę. Mamy koło. I tu jest ten brak zdecydowania, który jest tutaj. Zobaczcie. Ja to położę tu, ale ten brak zdecydowania,
On jest w sprawach zawodowych, urzędowych, może jakieś załatwienia. Widać to tutaj generalnie, ale oczywiście, że to się przenosi do prywatnych spraw, no bo ciężko tak odciąć, prawda, jak się wychodzi z pracy, wrócić do domu i w ogóle nie myśleć o tym, co było. Więc tu na swój sposób przenosisz tą kwestię do prywatnych spraw. I tutaj także widać, że nie do końca jesteś w stanie podjąć decyzję, bo ja czuję, że masz takie poczucie, że ten wybór jakby jest niefajny pomiędzy, znaczy te rzeczy, które tu w prywatnych sprawach, tutaj chodzi o to, że ten wybór tutaj jakby nie podoba ci się, prawda? Nie podoba ci się pomiędzy czym masz wybierać, o może tak powiem. Jakby obie z tych opcji nie są tym, co chciałoby ci widzieć w tej sytuacji. Szczególnie czuję w prywatnych sprawach. W związku z tym, ja czuję, że ty coś próbujesz z tym zrobić. Jakby ktoś ci daje do wyboru dwie rzeczy, tu w prywatnych sprawach, albo dwa wyjścia, dwie sytuacje, dwie możliwości, sposoby zrobienia czegoś. Ale ty może z pomocą czyjąś, albo osobiście, szukasz jeszcze innego rozwiązania. I próbujesz to odwlec, na ile jesteś w stanie to odwlec, żeby to jeszcze jedno rozwiązanie odnaleźć. To najlepsze dla ciebie, prawda, w twoim postrzeganiu. I możliwe, że z kimś współpracujesz i czekasz na to, aby ten ktoś przyniósł tą wiadomość do ciebie, żeby móc to dalej przekazać. Może dlatego czekasz tutaj na jakiś list, a może na informację, może na wiadomość, może na jakąś przesyłkę, bo czuję, że to jest połączone ze sobą. Tak. Bardzo zawiłe, ale czuję, że to dla kogoś jest ważne. Co tu jeszcze? Nowe pomysły, nowe idee, odcinanie się od czegoś, co zaczniesz czuć jako już przebrzmiałe w swoim życiu. Możliwe, że tu jakaś relacja właśnie, gdzie wydawało ci się, że to jest ktoś, kto jest ci życzliwy, okazuje się tutaj, że wcale tak nie jest, prawda? I coś tu się dzieje właśnie, jakiś taki zamieszanie, czy to pośród współpracowników, czy to w rodzinie właśnie, bo jest duże zdziwienie na ten temat, że ta osoba jest tak naprawdę inna niż pokazywała, bo ja czuję, że przez długi czas ten ktoś pokazywał coś innego, a tutaj wychodzi zupełnie coś innego. Wychodzi jakaś prawda, która długo była w ukryciu, a może już wyszła, może to już wyszło, może teraz po prostu starasz się to ogarnąć, zrozumieć i jakoś sobie to poukładać w głowie, prawda? Jak to możliwe, żeby ktoś tak długo zwodził tutaj, prawda? Działał dla siebie i tylko dla siebie, tak czuję. Tak, co tu jeszcze mamy? W sprawach zawodowych, urzędowych tutaj cierpliwość, takie przyjacielskie podejście będą bardzo pomocne, żeby załatwić wszystko, co potrzebujesz załatwić w urzędach na przykład, prawda? Tutaj tupanie nogą i jakieś takie nerwowe podejście będzie szkodziło bardzo. Natomiast podejście ze zrozumieniem, z takim, no właśnie sympatią, prawda? Po prostu z uśmiechem na twarzy pomoże ci załatwić kwestie, które przyjdą do ciebie w tym czasie. Pozwól sobie tutaj na inną ścieżkę załatwienia, na inny sposób załatwienia. Może chodzi o to, żeby pójść do innej osoby niż wcześniej, jeżeli jest ich więcej. I tutaj czuję także dla kogoś na przykład kwestie z zębami, jeżeli chodzi o dentystę na przykład. Może chodzisz ciągle do jednego dentysty, a tutaj chodzi o to, żeby spróbować gdzie indziej, prawda? Bo mamy kartę sprawiedliwości. Dla mnie to są kwestie z zębami, dlatego że karma, dlatego że to są jakby, to jest nasz kościec, prawda? Więc może też coś, co związane z kośćmi, więc może też inny lekarz. Czuję tutaj, że ten czas przyniesie
nowe pomysły, nowe sposoby, takie przełomowe też. Taka jasność i klarowność, która pomocna będzie, żeby coś załatwić, coś zrobić, coś pchnąć jakby dalej, prawda? Bo ta aktywność tutaj widać, że jest duża. Obie te karty tu, te energie u góry, to jest bardzo duża aktywność. To jest siła, moc, prawda? Siła woli także, ale też chęć zrobienia czegoś, załatwienia czegoś, przegadania czegoś. No dobrze, zobaczmy sobie teraz prawdę ukrytą dla baranka. Ok, jeszcze jedna. Prawda ukryta dla baranka, dobra. Wow. Jeśli to jest ta wiadomość, na którą czekasz i której się nie spodziewasz, bo możesz się nie spodziewać tej wiadomości, albo może właśnie chcesz otrzymać taką wiadomość, może właśnie takie pytanie padło. Może kogoś zapytałaś, czy zapytałeś, czy jest to uczucie, a tutaj ktoś ciebie kocha unconditionally, czyli bezwarunkowo, zobacz. Wow. Tutaj położę. Bo z jakiegoś powodu czuję, że to się łączy zarówno w sprawach, ze sprawami prywatnymi, jak i zawodowymi, albo przynajmniej sprawy prywatne i poza prywatnymi, może tak bym powiedziała. Druga wiadomość. O, tu są jeszcze dwie. Aha, no to dobrze. Ok. Ktoś tutaj nie śpi. Zobacz. Zdarza się, że nie śpi, myśląc o tobie, baranku. I kolejna wiadomość. Ktoś odszedł, zanim ty mogłaś albo mogłeś tą osobę zostawić, prawda? Czyli ktoś odszedł z lęku przed byciem porzuconym. Tak. Tak to tutaj wygląda. Przedziwna sytuacja, powiem wam, bo czuję, że tu na przykład ktoś zakończy swój stały związek, żeby związać się z kimś, kto właśnie kocha baranka mocniej, albo tak mówi. Także powiem wam, kochani, niezwykły tydzień, aż mnie momentami tutaj... Aż nie wiem, jak to tutaj opisać. Ogromne, przełomowe sytuacje, które gdzieś są przez ciebie, baranku, wymanifestowane, wymarzone. I tutaj nagle jakby, jak dar od niebios, dosłownie, jak taki cud, który się nagle zdarza, dzieje się coś, na co ty już straciłaś nadzieję, prawda? Czy straciłeś nadzieję? Przychodzi tutaj coś, co nagle sprawia, że robisz wielkie oczy i mówisz wow. Wow. No. I to wow jest szczere i prawdziwe, bo naprawdę czujesz pozytywne zaskoczenie tutaj. Tym czymś, co do ciebie przychodzi. Ojejku, mnóstwo tu jeszcze jest innych rzeczy, kochani, ale już czuję, żeby tu się zatrzymać, dlatego że jeżeli chcesz więcej informacji, to sobie zawsze zobacz jeszcze, co masz w ascendencie, co masz w księżycu na przykład, bo bardzo często, jeżeli z kosmogramu korzystamy z tych dodatkowych właśnie wartości w naszym kosmogramie, prawda, to dużo więcej czasem, no często bym powiedziała, rezonuje to, niż słoneczny znak. Innymi słowy, ascendent, księżyc, Merkury. Co tam poczujesz, żeby sprawdzić sobie z kosmogramu, może więcej rezonować nawet niż słoneczny znak dla ciebie, albo będziesz tam mieć dodatkowe informacje, więc warto. Mini wybierz kartę na trzy możliwości. 1, 2, 3. Możesz zapytać o osobę, sytuację, o wydarzenie. Idziemy po kolei. Jedyneczka. Najpierw odpuść przeszłość. Numer 2. Mamy zdecydowane nie i numer 3, idealny moment. Ale tydzień, powiem wam, mam takie poczucie, że w tym czasie jakby nam barankom jakieś klapki z oczu lecą i nagle widzimy ludzi, rzeczy, wszystko co wokół nas takim jak naprawdę jest, a nie takim jakim chcieliśmy, żeby było. No zobaczymy.
Tyle, kochani, utulam mocno i życzę każdemu z nas dobrego tygodnia.